No i zobaczcie, tak wygląda to danie ze słonecznikiem uprażonym. Myślę, że kurczę, każdy by się skusił na coś takiego. Witam serdecznie, kolejny przepis na mortadelę moją domową, którą sam zrobiłem. Tym razem będzie to mortadela z makaronem. Na przepis już Was gorąco zapraszam. Oprócz tego, że mam tu mortadelę, mam tutaj jeszcze 160 g sera, to jest ser dziugas, twardy ser. Do tego mam jedną cebulę, 3 ząbki czosnku, wpadnie jeszcze kilka drobnych składników, ale to już zobaczycie, jak przeniesiemy się na maszynkę. To jest na początek potrzebne. Oczywiście teraz tak, może zacznijmy od pokrojenia sobie mortadeli. Jeśli chodzi o tą mortadelę, to mam tutaj takie, widzicie, te piętki, końcówki. Zostało mi tu jeszcze ze śniadania parę plasterków. Tak to wygląda. To te plastry od razu też pokroję sobie. Pokroję sobie w takie słupki. Odkładam. Ok, teraz może zajmę się tym grubszym kawałkiem. Tego pokroję sobie w kostkę taką grubszą. Ona się podsmaży, będzie pyszna. Jak widzicie, taka domowa mortadela. Tu się nic nie kruszy, nic się nie łamie. To jest pyszna sprawa. Przepis bardzo zdrowy, bo na soli, można go smażyć. Więc zapraszam Was do tego przepisu na mortadelę. Ja go podlinkuję pod filmem. No i w kostkę. Zobaczcie. Taką kostkę. Myślę, że już tego kawałka nie będę potrzebował. Mam taką miseczkę mortadeli. My ją sobie wysmażymy, że będzie chrupiąca. Nie będzie to taka mortadela, wiecie, nie chrupiąca. Ona będzie chrupiąca i będzie naprawdę pyszna tutaj w tym daniu. Zresztą bardzo prostym. Dobra, teraz jeszcze została nam cebula. Cebula w kostkę. Ok, myślę, że połowa cebuli w zupełności, bo ona była taka dość duża, więc połowa cebuli. I jeszcze mamy tutaj czosnek. Czosnek zmiażdżymy. I posiekamy. I również do miseczki. Za chwileczkę się już przenosimy na kuchenkę i skończymy sobie robić to danie. Ok, składniki zostały przeze mnie przygotowane, te proste składniki, więc teraz możemy iść na kuchenkę i zacząć gotować. No i słuchajcie, zaczynamy zabawę. Tutaj mam postawioną wodę, osoloną wodę na makaron. Ona za chwileczkę będzie się gotowała. Użyję do tego makaronu rigatoni. To jest ten makaron, to są te grube, krótkie rury, nie? To może być też penne. Penne jest taki pod skosem ucięty, jest troszeczkę cieńszy, a to są te takie grubaśne rury. Bardzo fajnie mi się wydaje, tym sosem to będzie pasowało. No więc jedziemy na patelnię, taką większą patelnię, u mnie średnica 32 bodajże. Dodaję oliwę. Jakby się ktoś pytał, ja używam oliwy greckiej. Moim zdaniem jest przyjemniejsza i delikatniejsza w smaku niż włoska i hiszpańska, ale to jest moje zdanie, więc możecie się z tym nie zgadzać. Oczywiście musimy to sobie porządnie rozgrzać. Pomyślałem sobie w ten sposób, że ten makaron z tym sosem, ten sos, zacznę od tego, że tak jak się robi cacio pepe, spaghetti, od pieprzu zacznę. Tu mam pieprz czarny, grubo mielony i ja tego pieprzu tutaj dodam. Niech on się tak jakby uprawi na tej oliwie, podsmaży, uprawi, coś w tym stylu.
Ale nie dodałem go dużo. Normalnie bym dodał całą łyżeczkę, ale że to u mnie też dzieci będą jadły, no to ja wiem, że one tam za tym pieprzem no nie przepadają. Jak to dzieci, wolą słodkie, wiadomo, nie? Chociaż u nas te słodkie to i tak mają ograniczone. Więc dodałem połowę łyżeczki tego pieprzu. Niech on tutaj się ładnie podsmaży, to ważne jest też, żeby to był gruby pieprz, a nie jakiś tam puder, wiecie, taki do nosa, nie? I teraz wrzucam mortadellę i ją będę smażył. Oczywiście ta mortadella tutaj musi się porozwarstwiać, ona nie może być w takich kawałkach, nie? No i smażymy sobie. Z każdej strony ona porządnie musi być usmażona, naprawdę porządnie. Woda zaczyna mi się gotować, za chwileczkę tutaj będziemy działali dalej. Zobaczcie, mortadela mi się tu już ładnie podsmaża, już jest tutaj chrupiąca. Teraz dodam cebulę. Nadal wszystko smażę oczywiście. W tym momencie wsypuję również makaron. Słuchajcie, gotujecie makaron, użyjcie dość dużo wody, żeby mocno wam nie siadła temperatura jej. Ja zawsze na początku jeszcze przykrywam pokrywką i później odkrywam i on fajnie szybko dochodzi. Ok, zamieszać, żeby się nie przykleił do dna. O, tu się dzieją cuda, pięknie to wszystko pachnie. I tak na szybko to jest papryka słodka wędzona. Jedna kopiasta łyżeczka i czosnek granulowany. Nic więcej tutaj bym nie dodawał. Jedna łyżeczka. O. Smażymy. Właśnie smażymy te przyprawy prawie że już na suchej patelni. Tam makaron nieźle już tutaj robi robotę, zaraz będzie al dente i właśnie szukamy tego al dente, on musi być al dente ten makaron. Dobra. I teraz na chwileczkę możemy sobie to wyłączyć i odpuścić dalsze smażenie. Czekamy ze spokojem na makaron, który za chwileczkę się nam tutaj ugotuje i będzie taki, no będzie al dente. Dobra, już odkryję tą pokrywkę, bo muszę to teraz sprawdzać. Nie zapominajmy raz po raz zamieszać, jak jeszcze się mocno nie gotuje, on lubi przywierać. A no to jest jeszcze twarde jak kamień, także tutaj ze spokojem. Patelnia o grubym dnie, także to cały czas tutaj się powoli jeszcze smaży. Te przyprawy, które dodałem, oddają tutaj jeszcze aromat w tym momencie, bo są cały czas podgrzewane, a wiadomo, podgrzewane przyprawy jeszcze więcej aromatu z siebie wydobywają, więc czekamy teraz na makaron jeszcze chwilę. Makaron sprawdziłem, on już jest taki al dente, więc odpaliłem tutaj pod mortadelą i cebulą z powrotem palnik. Od razu wlewam tu dwie śmietanki, 30%, i jedna, druga. Niech się to wszystko tu podgrzewa elegancko. Do tego dodaję, bo mam, to jest opcjonalnie, dwie łyżeczki pesto bazyliowego. Musimy to wymieszać. Zmniejszę trochę płomień, bo mocno się tutaj wszystko już zaczyna gotować, ta śmietana. Wymieszam. Teraz wchodzi tutaj ser. Ja mam go tutaj dużo, mam tutaj 160 gramów. Całego nie zużyję, zostawię sobie trochę jeszcze do posypania samego dania. Teraz na małym gazie musimy zrobić z tego taki dość gęsty sos. Oczywiście troszeczkę soli tutaj nie zaszkodzi. O.
Seriusz nam się tu ładnie rozpuścił. Dobra, cały czas to podgrzewam. Tu już sprawdzam sobie, jak to wygląda. Teraz sobie spróbuję, czy już jest odpowiednio twardy lub też odpowiednio miękki. Tak, makaron już wyłączę, on już jest ok, jest al dente, bo on nam tutaj dojdzie w tym sosie. W sosie trochę tutaj pod sosem podnoszę temperaturę. No i teraz makaron przenosimy wprost do sosu. Jeżeli sos Wam się zgęstnieje i będzie zbyt gęsty, dolewacie tej wody od makaronu. Ona go nie że rozrzedzi, ona go zrobi takim bardziej, jeszcze takim, taką bardziej taką emulsją. Taki będzie ten sos, będzie go więcej przede wszystkim i będzie taki bardziej, bardziej taki delikatny, taki, taki, no zobaczycie zresztą. Na razie to muszę wymieszać ten makaron. Makaron teraz właśnie dojdzie do miękkości i też przy podawaniu on będzie też bardziej taki miękki, ale nie może być taki jak kluska, taki ciapowaty. No to jest po prostu tragedia, takiego czegoś to my nie chcemy. Jeszcze trochę makaronu zostało, dokładam. Ok. Teraz w tym momencie mogę dolać trochę tej wody ze skrobią właśnie z makaronu. O. Tym samym sosu będzie więcej. No i tak jak mówię, będzie to taka bardziej emulsja. W emulsję wejdzie ten sos, nie będzie taki rzadki. O tak. O tak. Moim zdaniem to już jest prawie koniec gotowania. No i teraz co kto ma? Ja mam pietruszkę. Dodam sobie tu pietruszki. Trochę zostawię do przystrojenia talerza. I zrobię sobie jeszcze jedną taką wariację, ale to już tutaj mogę wyłączyć. To już będzie na sam talerz sobie położę. Wezmę tutaj patelnię, taką od naleśników, zwykłą małą patelnię. Odpalam pod nią płomień. I tutaj mam pestki słonecznika, które sobie podprażę. Ja wiem, zaraz będą komentarze, że nie można podprażać żadnych orzechów, żadnych pestek, bo to niezdrowe. Ale słuchajcie, to Was nie zabije. Ale wzmocni to smak po prostu tego słonecznika. Przy podaniu posypać tylko troszeczkę słonecznikiem i naprawdę gwarantuję Wam, że to jest bombowa sprawa. Dobra, słuchajcie, ja sobie to nałożę i widzimy się przy degustacji za chwileczkę. No i zobaczcie, tak wygląda to danie ze słonecznikiem uprażonym. Myślę, że kurczę, każdy by się skusił na coś takiego. No i próba. Spróbuję sobie to właśnie, o, z mortadelą, ale dużo sosu tu jest, zobaczcie. Ale to jest dobre. Pyszne to jest. Fajnie tutaj ta mortadela smakuje. Z tymi dodatkami. Świetna sprawa, makaron udało mi się ugotować w punkt, po prostu jest idealny.
To jest pyszna sprawa. Niby nic, niby mortadela, zrobiona w domu, na soli, jak ja to cały czas powtarzam. Można smażyć, można kombinować. Były kotlety, jest makaron, można zrobić jak najbardziej sałatkę. Sałatkę taką szwabską, wiecie, ogórek, cebula, mortadela. Pycha, do pracy, wszędzie. Kolejne danie, które Wam polecam z mortadelą. Warto sobie zrobić i docenicie to, że taka wędlina drobno mielona, ale domowa, w której wiecie co jest, może Wam naprawdę uprościć życie w kuchni, ponieważ wyciągacie i można sobie zrobić kilka z tego dań bardzo szybkich, fajnych i pożywnych. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!